Znaczy, co pani ode mnie oczekuje teraz? Pani nie wypowie. No bo pan chce, żeby pan. Chce pan jak najlepiej dla swojego dziecka. Ale nie, tak samo wy. Co pani ode mnie teraz oczekuje? Nie, ja tylko panu mówię, w czym ale co, jest problem. Co pani chce ode mnie? Pani mi powie, pani wytłumaczy teraz. Jak się panu to nie podoba, ale, po kolei, ale ja chcę, żeby pan zrozumiał to. My chcemy, żeby pan zrozumiał to, że pan jest na pozycji wygranej pod względem zapisania dziecka do przedszkola na terenie miasta Skierniewice, bo pan do niego należy. Zapisuje pan dziecko do innego przedszkola i przyjmują. Ja ma przyjaciółki, ma przyjaciół, ma koleżanki, i też jest związana. I też będzie miał. Ja moje dziecko jest pełnosprawne, to znaczy, że jest gorsze? Doprowadzimy do sytuacji, że dobra, będzie zapewniona opieka. A teraz pan posłucha, właściwa. Jeżeli pani ją zrezygnuje, będzie nowy przetarg, wygra ktoś nowy, prowadzenie punktu, czy będzie to urząd gminy, czy to będzie jakaś nowa osoba prowadząca przedszkole. Czy uważa pan, jeżeli ktoś przejmie nowe przedszkole, to wtedy ta osoba znajdzie dla pana nauczyciela wspomagającego? Proszę państwa, powiem coś takiego. Zły adres nienawiści nie ja podmoli. Też nie mam rozpęku. Zły adres. Ale zły adres. To nie ja jestem osobą, która nie pracuje w przedszkolu, to nie ja jestem osobą, która nie zapewniła opieki właściwej dzieciom niepełnosprawnym. Bo jak ktoś słyszy, to nie ja jestem osobą, nie która tam do pracy, nie zapewniła oferty, realizacja tej oferty, to nie ja jestem tą osobą. Wy możecie wywalać swoją żółć na mnie, proszę bardzo. Ale my nie wywalamy. Proszę to, bardzo. Ja mi chodzi o to. Że... jeszcze? Słuchajcie. Ale to no, dawajcie, no. Ale to co jeszcze? Ale niech pan się uspokoi. Ale ja jestem spokojny. Niech pan też zrozumie nas, że my też dbamy ja o swoje dzieci. I nie będziemy i za każdym mieć z was stanę, jeżeli będzie taka nie potrzeba. Nie będziemy mieć tego przedszkola. Natomiast niech pani mnie zrozumie, że ja stoję za swoim dzieckiem. Ale ja też stoję za no to ja też za panią stanę.